Małgorzata Korzuchowska, pomimo ogromnego dorobku artystycznego, nigdy nie afiszowała się swoim życiem prywatnym. Jej związki, choć często były na ustach fanów i trafiały na pierwsze strony gazet, pozostawały owiane tajemnicą. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że kiedy w mediach pojawiły się plotki o romansie Korzuchowskiej ze znanym pisarzem Jerzym Pilchem, w sieci wybuchła burza. Jak wyglądał romans znanej aktorki i cenionego pisarza? Dlaczego się rozstali? Suba. Po więcej ciekawych ploteczek. Małgorzata urodziła się 27 kwietnia 1971 roku jako najstarsza córka doktora pedagogiki Lecha Korzuchowskiego. Wychowywała się w Toruniu, choć na początku lat 90. podjęła decyzję o przeprowadzce do Warszawy, gdzie ukończyła państwową wyższą szkołę teatralną. Już jako absolwentka warszawskiej PWST występowała na deskach teatru dramatycznego. Po 2005 roku zaczęła współpracować z Teatrem Narodowym, a później podjęła się gry, między innymi w Teatrze Polskim w Bielsku Białej, w Teatrze Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji Polskiej. W 1997 roku zagrała w kultowym filmie pod tytułem Killer, który pchnął jej karierę w kierunku produkcji pełnometrażowych i występów na szklanym ekranie. Później Małgorzatę Korzuchowską można było oglądać także w produkcjach serialowych. Największą popularność zyskała dzięki roli Hanny Mostowiak w M jak Miłość. Później zachwyciła fanów, występując jako Natalia Boska w Rodzince.pl. Wielka rozpoznawalność Małgorzaty Kożuchowskiej sprawiła, że plotki o jej romansie z prawie 20 lat starszym od niej Jerzym Pilchem odbiły się w mediach głośnym echem. Jerzy Pilch urodził się 10 sierpnia 1952 roku w Wiśle. Zmarł 29 maja 2020 roku w Kielcach. Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończył filologię polską. Zawodowo związany był m.in. z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką, w których publikował felietony. Był autorem tomiku poezji o tytule Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej, a także takich książek jak Tysiąc spokojnych miast i Bezpowrotnie utracona leworęczność. Jego twórczość była wielokrotnie nagradzana. W 2001 roku zdobył prestiżową nagrodę literacką Nikę za powieść pod Mocnym Aniołem. W 2004 roku media po raz pierwszy doniosły o domniemanym romansie polskiego pisarza i młodej aktorki. Wielkie zdziwienie ogarnęło środowisko aktorskie, gdy wyszło na jaw, że uroczą aktorkę coraz częściej widuje się w towarzystwie Jerzego Pilcha. A to trzymając się za ręce spacerują po mieście, Razem robią zakupy, a to razem stoją w długiej kolejce w pralni w Warszawskiej Galerii Mokotów, prowadząc głośną rozmowę, z której jasno wynika, że łączy ich nie tylko chęć oddania bielizny do czyszczenia szczegółowo zrelacjonował onet. Domysły spotęgowały wtedy słowa samego pilcha. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, stwierdził wtedy pisarz. Aktorka jest dziś w szczęśliwym związku małżeńskim z Bartłomiejem Wrublewskim, dziennikarzem. Byłem pracownikiem TVP, obecnie właścicielem firmy ochroniarskiej. W 2014 roku przyszedł na świat ich syn Franciszek. Po tym, jak burza wokół domniemanego związku kożuchowskiej i pilcha ucichła, pisarz zawarł związek małżeński. Jego żona, Kinga, chroniła swoją prywatność i stroniła od wypowiedzi publicznych. Wiadomo jednak, że opiekowała się swoim mężem do samego końca. Kliknij Suba po więcej ciekawych wiadomości.